Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu, które odbywa się w ramach 13. edycji Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo, której inicjatorem jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Jej początki sięgają roku 2012, kiedy to po raz pierwszy odbyło się wspólne czytanie dzieł literatury polskiej na szeroką skalę. Inicjatywa ta narodziła się z potrzeby upowszechniania klasycznych dzieł polskiej literatury, a także budowania więzi między ludźmi poprzez wspólne przeżywanie tekstów, które kształtowały naszą tożsamość narodową. Dziś sięgamy po jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej, Korydiana Juliusza Słowackiego. Jego powstanie jest ściśle związane z burzliwymi wydarzeniami politycznymi XIX wieku, atmosferą romantyzmu, ale też osobistymi przeżyciami poety. Dramat ten powstał w 1833 roku, niedługo po upadku powstania listopadowego, które wywarło ogromny wpływ na ówczesnych twórców, w tym Słowackiego. Utrata nadziei na odzyskanie niepodległości, rozczarowanie skutkami powstania oraz ogólna atmosfera przygnębienia i politycznej niemocy stały się tłem dla refleksji na temat losów Polski i Polaków. Korydian jest wyrazem tej frustracji, ale także próbą zrozumienia, dlaczego powstanie zakończyło się klęską. Słowacki odczuwał silne rozczarowanie zarówno wydarzeniami politycznymi, jak i reakcją środowiska emigracyjnego, które niejednokrotnie krytykowało jego twórczość. Powstanie i jego skutki wywołały w poecie poczucie moralnego i patriotycznego obowiązku, by zrozumieć i wyjaśnić, dlaczego walka o wolność się nie powiodła. Dramat można również traktować jako odpowiedź autora na mickiewiczowską koncepcję mesjanizmu. Słowacki krytykował biedną postawę czekania na cud, postulowaną przez zwolenników mesjanizmu, proponując zamiast tego czyn, działanie, nawet jeśli miałoby ono być tragiczne w skutkach. Dziś natomiast zaprezentujemy fragmenty obrazujące relacje Korydiana z kobietami. Choć kobiety nie są centralnymi postaciami dramatu, to ich interakcje z Korydianem rzucają światło na jego wewnętrzne rozterki oraz romantyczne i egzystencjalne poszukiwania. Laura symbolizuje młodzieńczą, niespełnioną miłość, która staje się pierwszym poważnym rozczarowaniem w życiu Korydiana. Odrzucenie przez nią prowadzi do utraty wiary w romantyczne ideały. Violetta odzwierciedla rozczarowanie Korydiana nie tylko w sferze miłosnej, ale także wobec świata, w którym rządzi cynizm i brak autentycznych wartości. Rozczarowanie tymi relacjami zmusza Korydiana do szukania nowych sensów i celów w życiu. Dzisiejsze spotkanie zostało przygotowane w głównej mierze przez trzy placówki: Miejską Bibliotekę Publiczną, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Technicznych przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury. Pokażemy Państwu dzisiaj wybrane fragmenty dzieła Słowackiego zatytułowane Korydian i kobiety. Tak, pokażemy, ponieważ będzie to coś na kształt kina niemego, ale na żywo. Witam bardzo serdecznie przede wszystkim młodzież, bo to dla Was tak naprawdę te wydarzenie i cała idea Narodowego Czytania, która towarzyszy już nam ponad 10 lat. Myślę, że w całym Narodowym Czytaniu co roku prezentujemy inną twórczość, innego autora, ale tak naprawdę oprócz promocji polskich tekstów i polskiej literatury, tak naprawdę wydaje mi się, że jest to akcja promocyjna czytelnictwa ogólnie rzecz biorąc. Myślę, że czytanie to bardzo fajna sprawa, do czego Was bardzo zachęcam. Ono pozwala marzyć, pozwala się rozwijać, pozwala także szukać nowych ścieżek w życiu, ale także prezentuje wartości, które są ponadczasowe. Dzisiaj mierzymy się z Korydianem, to nie jest łatwy tekst, ale myślę, że mimo tego, że Korydian nawiązuje do specyficznej rzeczywistości czasów minionych, dzięki Bogu, to tak naprawdę w tych dziełach polskiej literatury, bez względu na czasy, w których przychodzi nam żyć, możemy znaleźć coś dla siebie, bo są napisane ponadczasowo. I myślę, że do tych tekstów warto wracać, a przede wszystkim oprócz wracania czerpać z nich to, co w nich jest najlepsze. Życzę Wam przyjemnego spektaklu, bo tak chyba trzeba nazwać to dzisiejsze wydarzenie, bo oprócz czytania będziemy mieli także aktorów. Bawcie się dobrze, zaglądajcie do naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej, korzystajcie z tych zbiorów, które są, a przede wszystkim życzę Wam miłego widowiska. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Szanowni Państwo,
190 lat temu ukazał się Korwian Juliusza Słowackiego, arcydzieło polskiego romantyzmu, utwór mądry i poruszający, pełen artystycznych walorów i rozważań o najistotniejszych sprawach narodu. To dramat, który zagłębia się w polską duszę i polskość, odkrywając zarazem uniwersalną prawdę o świecie. Poeta nakreślił w nim sugestywną wizję historii, w której dobro walczy ze złem, a prawda z kłamstwem. Wierzę, że jego lektura przyniesie wszystkim Państwu wiele czytelniczej satysfakcji i radości z bycia razem. I że Narodowe Czytanie, jak co roku, znów zjednoczy Polaków na całym świecie wokół klasyki polskiej literatury. Czemu Korwian tak smutny? Znalazłam dziś rano w imionniku wierszami kartę zapisaną. Poznałam rękę, pióro. O, nie, raczej duszę. Czemu się pan mój schyla? Odmiatam i kruszę gałązki, ciernie, chwasty spod stóp twoich, pani. Cierń, co mi zrani rękę, nikogo nie zrani. Korwian zapomniał, że ma matkę, matkę wdowę. Cóż to? Korwian brwi zmarszczył? Chmurzy się? Rumieni? Zapytaj się drzew, pani, dlaczego w jesieni szronem dotknięte noszą liście purpurowe. To tajemnica szronu. Usiądźmy w alei. Ktoś z nas pierwszy obaczy gwiazdę dobrze znaną. Nie ujrzę jej, jeżeli to gwiazda nadziei. A jeśli gwiazda wspomnień? O, dla mnie za rano, na bladą gwiazdę wspomnień. Gdzież gwiazda Korwiana? Jak się nazywa? Przyszłość. W której stronie nieba? O, nie wiem, nie wiem, jest to gwiazda obłąkana. Co dnia ją trzeba tracić, co dnia szukać trzeba. Korwian ma piękną przyszłość, talenta, zdolności. Tak, gdy mnie spalą męczarnie, to będę świecił ludziom próchnem moich kości. Talenta są w ręku szalonych latarnie. Ze światłem idą prosto topić się do rzeki. Lepiej światło zagasić i zamknąć powieki. Albo kupić rozsądku, zimnych wyobrażeń. Zapłacić za ten towar całym skarbem marzeń. Jaki dziś Korwian gorzki? Czarowna natura, jak koń apokalipsy szara leci chmura. Jesiennym gnana wiatrem, a w chmurze myśl gromu. Omdlała zimnem, iskry wydobyć nie może. Więc co ma w łonie gniewu, nie powie nikomu? I przepłynie nad światem, z gromem myśli złożę. Niechaj płyną nad światem zimne i bez głosu. Pani, weź tę gałązkę purpurową wrzosu, ale jej nie otrząsaj ze szronu brylanta. Pani, patrz tam na niebo, oto duchy Danta. Tam się na starym drzewie wichrzy szpaków stado. Zleciały przelotem i do snu się kładą. Wiatr przez noc będzie liście zbijał, one prześnią noc całą. Drzew ginących kołysane pieśnią. Anioł przeczucia spiącym wskaże lotu szlaki, a gdy się zbudzą, drzewo powie: lećcie, ptaki, nie mam już dla was liści. Jam się zestarzało przez noc, kiedyście spały. Korwianie, czas powracać, już wietrzno i ciemno. O pani, zostań jeszcze. Więc pan mi przyrzeka, że będzie spokojniejszy? Tak. Przyszłość daleka, póki jesteśmy młodzi. Wszystko jest przed nami. Ciemny się błękit nieba wyświeca za mgłami. Ach, księżyc, patrz tam, pani. Księżyc srebrny, pełny, stanął i patrzy na nas. Chmur srebrzyste wełny spadły nań. Leci, jakby wyrwał się z chmury. Teraz go na pół gałąź rościna spróchniała. Teraz wśród czarnych liści krąg chowa ponury.
pani, gdy kiedyś twarz księżyca biała błyśnie wśród chmur lecących na jesiennym niebie, będziesz mój cień natrętny odpędzać od siebie. Ból, chwila jedna, ciemno, potem jasność błyśnie, lecz jeśli nie zaświeci nic i ból przeminie, jeśli się wszystko z chwilą boleści rozpryśnie, a potem ciemność, potem nawet ciemność ginie. Nic, nic. I sobie nawet nie powiem samemu, że nic nie ma. I Boga nie zapytam, czemu nic nie ma. Ha, więc będę zwyciężony niczem? Śmierć patrzy w oczy moje dwustronnym obliczem, jak niebo nad głowami i odbite w wodzie. Prawda lub omamienie. Lecz wybierać trudno, gdzie nie można zrozumieć. Nie, nie w tym ogrodzie. Znajdę wśród lasów łąkę kwietną i odludną. Weź mnie w twoje ramiona rozkoszą podkwitne. Patrz na mnie, twoje oczy jasne, skrzące, czarne, białka oczu jak perły śnieżysto-błękitne. Gdy rzucasz wzrok omdlony, padam, sławne mdleje. Tak na przesłodkiej róży mrą złote motyle. A gdy spojrzysz iskrami twych oczu, szaleję i ożywam na całą pocałunku chwilę. Puść mnie, omdlewam. Luba, gdy padasz omdlona, odpychając mnie falą kołysaną łona, w ten czas, gdy z rozchitłego na pół ust koralu płomień z niewysłowionym wybłyska wyrazem, w którym miłość złączyła wszystkie głosy razem. Dźwięk strun urwanych, wstydu głos i skargę żalu. Jęk, śmiech dziecka, westchnienie. W ten czas, moja droga, ty mnie kochasz. Nad życie, wszak Lorda i Boga porzuciłam dla ciebie. Czyż wątpisz, szalony? Wierzę. Na koralowych ustach zawieszony jak motyl na róży. Twoja szyja płonie. A perły takie zimne na płomiennym łonie. Rozerwij perły, czekaj, rozgryzę nić. Szkoda. Perły po twoich piersiach leją się jak woda. Boisz się łaskotania pereł, moja miła? Drżysz jak liść. Czy mnie kochasz? Jam stokroć mówiła, żeś mi droższy nad życie. Wiszę u twej szaty jak kropla rosy. Strząśniesz, rozprysnę się cała. Patrzę na wazon z lawy, w którym rosną kwiaty. Niegdyś ta lawa ogniem zapalona wrzała. Skoro ostygła, snycerz kształt jej nadał drogi. Świat jest nieraz snycerzem, a serce kobiety lawą ostygłą. Wyrzut dla płci naszej srogiej, niezasłużony wiernym sercem Violetty. Luba, gdzieś na północy stał zamek wiekowy, herby pradziadów moich świeciły na bramie. W salach portrety dziadów w ozłoconej ramie patrzały na mnie. Dzisiaj wzrok ojców surowy, aż tu do włoskiej willi ściga za mną, goni. Bo zamek ojców moich stopiłem na złoto, a z tego złota nosisz przepaskę na skroni. Ach, ach, ja nieszczęśliwa, zabrał mi klejnoty. Zabijasz mnie, kochanko, niewczesnymi łzami. Serce twoje przekładam nad wszelki dar złoty. Przegrałeś moje serce razem z klejnotami. Nędza, nędza mnie uczeka. Mnie zaś konia mój, koń mój czeka. Jedź z diabłem. Droga moja niezbyt daleka. Koń ma złote podkowy, 1000 czątych warte. Wygrałem je był wczoraj na ostatnią kartę. Przed wierzycielami okiem w podkowach uniosę. Przez noc całą galopem popędzę przez błonia, złotymi kopytami srebrną bijąc rosę. Potem w najbliższym mieście każę rozkuć konia i za cztery podkowy uczt wyprawię cztery. A potem jak czynią modne bohatery w łeb sobie strzelę. Panią na uczty śmiem prosić. A jeśli po kochanku chcesz żałobę nosić, upewniam, że ci będzie do twarzy z żałobą. Pani, czy jedziesz ze mną? Luby, jadę z tobą.